Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Na stronie Radia Gdańsk Arka Gdynia odwoła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od decyzji wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego, który zdecydował o zamknięciu większości trybun na gdyńskim stadionie na mecz ze Stomilem Olsztyn. Tak mogą Państwo poczytać w dalszym ciągu na naszej stronie, a w studiu Radia Gdańsk wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry. A także ci, którzy się dobrze na piłce znają, kibicują i zajmują. Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk, i Tomasz Siliwończyk, Telewizja Polska Gdańsk, kibic, a także autor programu magazynu piłkarskiego Jedenastka. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wojewodo, no, słyszymy głosy. Zbiorowa odpowiedzialność. Dlaczego to Arka jest karana za to, co zrobili inni przyjezdni? Dlaczego pan tak się mści na klubie Arka i tak dalej, i tak dalej? To znaczy, karany jest organizator. Bo organizator odpowiada za bezpieczeństwo na stadionie. Organizator w trakcie ostatniego meczu i w kilku poprzednich niestety nie stanął na wysokości zadania. W trakcie meczu z Chojniczanką doszło do burt i ekscesów już przed stadionem, potem w trakcie meczu, nie tylko na trybunie gości, jak twierdzą, ale także odpalono pirotechnikę na trybunie gospodarzy. W związku z tym, że uznałem, iż organizator przed meczem podwyższonego ryzyka, jakim jest mecz ze Stomilem Olsztyn, nie jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo kibiców, podjąłem decyzję, że ograniczę ich liczbę. Na mecze Arki chodzi średnio 4400 widzów. Postanowiłem, że będzie mogło ten mecz obejrzeć 3200 widzów i zobaczę, czy organizator sprosta tej odpowiedzialności, która na nim spoczywa. A więc to nie jest kara, to jest prewencja. Ja odpowiadam za bezpieczeństwo na Pomorzu, w tym za bezpieczeństwo na stadionach i za zdrowie i życie ludzi. I nie mam pewności, że ten mecz skończyłby się bez ekscesów, stąd próba pomocy organizatorowi, ograniczając jemu liczbę widzów. Jeżeli stanie na wysokości zadania, to trybuny zostaną otwarte. Czyli to jest pomoc, a nie kara, ale zdaje się, że też podpadł pan kibicom z Stomilu Olsztyn, bo oni też do pana dzwonią, że oni chcą tu przyjechać i się włączyć czynnie w poprawę stosunków. No panowie, ja byłem przez cały czas bardzo liberalny, jeżeli chodzi o karanie kibiców i cały czas właściwie tak mrugałem do organizatorów. Zamykałem sektor A, to kibice przechodzili na sektor B, narozrabiali kibice Chojniczanki, zamykałem sektor gości, nie mogli przyjechać kibice innego klubu, którzy byli Bogu ducha winni. A więc przez cały czas, przez 2 lata prowadziłem taką politykę opartą na dialogu, na współpracy, na szukaniu porozumienia. Okazuje się, że to porozumienie nie jest możliwe, a w każdym razie nawet ustalenia nie są respektowane. Przed tym meczem Arki, o której rozmawiamy, konsultant, czyli taki koordynator grup kibiców, został poinformowany przez kibiców Arki, że oni chcą wnieść sektorówkę na trybunę. Arka powiedziała im: OK, wnieście sektorówkę, ale pod warunkiem, że nie zostaną odpalone materiały pirotechniczne i oczywiście pod warunkiem, że sektorówka będzie spełniała wymogi nie rasistowska, nie antysemicka, nie wulgarna i tak dalej. Oni obiecali, że dostosują się do zaleceń Arki, a mimo to wnieśli sektorówkę i odpalili pod tą sektorówką racę, czyli nawet swojego klubu nie chcą słuchać, a więc już o tym, aby słuchali organów państwa, to w ogóle nie ma mowy. Także w końcu doszło do tego, że w ciągu jednego weekendu prawie w Gdyni zdewastowano stadion, zdemolowano trybunę, zniszczono pomieszczenia biurowe, burdy były już przed wejściem na stadion. W Słupsku kibice Gryfa Słupsk zaatakowali kibiców Pogoni Lęborg do tego stopnia agresywnie, że policja musiała użyć broni gładkolufowej przed stadionem, a potem na wniosek organizatora, bo organizator zobaczył, że nie radzi sobie z sytuacją na stadionie, na wniosek organizatora weszła na trybuny i po raz drugi musiała użyć broni gładkolufowej. Ja nie mogę dopuścić do takich sytuacji, że stanie się to w Gdyni albo w Gdańsku. A więc stąd decyzja o tym, w trosce o bezpieczeństwo kibiców, nie wymierzona, broń Boże, w kibiców, że ograniczę liczbę widzów na stadionie. Co prawda nie ma Meksykanów, ale ruch Chorzów przyjeżdża w niedzielę do Gdańska. To jest wyzwanie i dla policji, i dla organizatora. Pamiętają Państwo 2 lata temu, kiedy ruch Chorzów przyjechał do Gdańska, to miasto zostało sparaliżowane w trakcie prowadzenia tych kibiców z dworca na stadion. No tak, ale to jeśli można się wtrącić, to pamiętamy ten moment, się wydawał dosyć prosty w założeniu błąd logistyczny. Znaczy kibiców ruchu Chorzów przyjęto i manewr przeprowadzenia ich z pociągu do autobusu postanowił zorganizować w centrum miasta, zamiast zrobić to na przykład, nie wiem, w Świętym Wojciechu czy gdzieś, gdzie można było bezpiecznie przepakować, mówiąc brzydko, do autobusów i przewieźć ich w kolumnie
kolumnie, nie zamykając połowy Śródmieścia Gdańska, no ale to taki... Zgadzam się, nie, absolutnie się zgadzam, dlatego mówię, że to jest wyzwanie dla policji i dla organizatora. Co do zasady, to z drugiej strony mam oczywiście świadomość, że na stadionach jest coraz bardziej bezpiecznie, no ale nie mogę być bierny wobec takich ekscesów, jakie mają miejsce i nie mogę nie wyciągać wniosków z tego, co się dzieje. Stąd w trosce o to, aby było jeszcze bezpieczniej w przyszłości, podjąłem decyzję, jaką podjąłem. I wbrew temu, co mówią te środowiska kibicowskie, 3200 osób może obejrzeć ten mecz. To jeśli można, bo to jest taka trochę filozofia, panie wojewodo, szklanka jest do połowy pusta i do połowy pełna. Pan mówi o ograniczeniu liczby osób, które będą mogły zobaczyć ten stadion o 20%. Są tacy, którzy zinterpretują to, że 3/4 stadionu zostało zamknięte, tak? Bo zostaje jedna w dyspozycji kibiców, jedna trybuna. Można było się spodziewać, że przy tym poziomie piłkarskim, który ostatnio reprezentuje nam Arka, przy fakcie, że mamy końcówkę rundy, ta frekwencja będzie wyższa. I tak, ta kara wydaje mi się dosyć surowa. To znaczy, kiedy obserwowałem to, co dzieje się na stadionie Arki podczas meczu z Chojniczanką, spodziewałem się kar, ale muszę przyznać, że surowością jestem zaskoczony. No, pan mówi, że to jest tylko ograniczenie o 20%, to też trzeba się zdecydować. Czy po serii nieudanych zabiegów związanych, nie wiem, z mediacją, z rozmową, decydujemy się na bardziej surowe działania wobec kibiców, to teraz to jest surowe, czy to jest tylko raptem o 20% ograniczenie frekwencji na stadionie? Jeszcze raz podkreślam, to nie jest kara, to po pierwsze. Prewencja. A po drugie, to proszę sprawdzić, zarówno Lechia Gdańsk, jak i Arka Gdynia, nie zgłaszają całych stadionów do imprezy masowej, wyłączają część sektorów, które są w ogóle, nie ma tam kibiców, i to oni podejmują decyzję o tym, także ta mowa o tym, że do połowy pełna szklanka, czy do połowy pusta. Nie, no chodzi 4000 ludzi, a będzie mogło przyjść 3200. A więc ta prewencja oczywiście jest po to, żeby organizator miał większy komfort i żeby mógł zadbać o bezpieczeństwo, jeżeli jest w stanie, tych, którzy przyjdą. Na poprzednim meczu nie zadbał. Bo kibice panu zarzucają także to, że to jest takie dosyć perfidne działanie, to znaczy uniemożliwił pan odwołanie. Ja rozumiem, że to jest część strategii. Ten mecz był kilkanaście dni temu, policja złożyła wniosek, bo to takim trybem się odbywa, do pana o wyłączenie części trybun już jakiś czas temu, a pan 3 dni przed meczem zamyka ten fragment stadionu po to, żeby nie można było przedsiębrać tej ścieżki odwoławczej. Tutaj w tym kontekście pojawia się to MSW. Też nie bardzo rozumiem, co tutaj może jeszcze MSW w tej sprawie czynić. Czy to już jest kwestia taka, że klub, bo to klub się z tym zwrócił, chciałby konsekwencji względem pana za takie decyzje? Nie, nie, to nie jest żadna strategia. Policja złożyła wniosek 6 listopada, on podlegał rozpatrzeniu, zwołałem posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego, wszcząłem postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego mówi, że muszę wydać postanowienie, muszę stronom umożliwić zaznajomienie się z materiałem, muszą przejrzeć akta sprawy i całe postępowanie dotyczyło meczu Arki Gdynia z Termaliką, bo w międzyczasie miał się odbyć mecz z Termaliką. Natomiast Arka Gdynia na skutek tego, że powołano jej dwóch zawodników do młodzieżowej reprezentacji Polski, złożyła wniosek do PZPN-u o odwołanie tego meczu. Mecz się nie odbył. Ja musiałem administracyjnie całą procedurę wstrzymania tamtego postępowania. Kiedy wstrzymałem tamte postępowanie, musiałem wszcząć postępowanie kolejne. Wszcząłem postępowanie w tej sprawie i proszę mi wierzyć, że klub dostał w środę 3 dni przed meczem. W Polsce nikt tak wcześnie decyzji wojewody nie otrzymuje. Bardzo często te decyzje spływają do klubów w piątek, ponieważ często jest tak, że mecz się odbywa tydzień po tygodniu, czyli są powody do prewencji w niedzielę, a następny mecz jest w sobotę. To całe postępowanie sprawia, że decyzję dostaje się dopiero w przeddzień meczu. A odwołanie do MSW przysługuje każdemu klubowi, nie wstrzymując wykonania mojej decyzji. Zarzuca się panu także to, że PZPN nie zareagował, ukarał winnych, czyli pseudokibiców Chojniczanki, a pan postanowił ukarać Bogu ducha winnych kibiców Stomilu Olsztyn oraz arkowców, którzy akurat w zajściach w tamtym sektorze nie demolowali przynajmniej własnego stadionu. Powiem tak, z Pomorskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, z panem prezesem Radkiem Michalskim współpracuje mi się znakomicie. Organizujemy nawet za tydzień wielką konferencję poświęconą bezpiecznym stadionom wspólnie. Wojewoda i Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
I w sprawie zajść w Słupsku ściśle współpracujemy, ponieważ tam nie była impreza masowa, co sprawia, że ja nie mam narzędzi, żeby w taki prosty sposób, jak wtedy, kiedy jest impreza masowa, reagować. Natomiast Polski Związek Piłki Nożnej, proszę państwa, no to kary, którymi obkłada kluby, no są po prostu śmieszne. No Chojniczanka dostała 5000 zł za to, co się wydarzyło w Gdyni. Kiedy, nie wiem, w Rzymie kibice Lazio wyzwali czarnoskórych kibiców Juventusu, to dostali 300 000 euro za coś takiego. A więc, kiedy PZPN zacznie karać, no to, bo on jest od tego, żeby karać, no to może ta organizacja na stadionie będzie lepsza, bo jak organizator dostałby dotkliwą karę od PZPN-u, to by się następnym razem zastanawiał, czy służby porządkowe, jak w trakcie meczu z Chojniczanką, mają wyjść z trybuny i zapalić zielone światło bandytom, żeby zdemolowali im sektor, czy mają zostać na tym stadionie i ich wyłapywać? O złośliwość, znaczy jeśli mogę, to posądzam pana wojewodę o surowość, a nie o złośliwość, znaczy w sensie terminu nadania tej kary i braku możliwości odwołania się faktycznie. No myślę, że pan wojewoda po prostu ma przepisy, które zobowiązują go do takiej, a nie innej postawy. Ja myślę, że w ogóle mamy problem z tym, że nie znamy środka, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemu kibiców. Znaczy nam się go udaje skutecznie rozwiązywać systematycznie i powoli, bo też nie jest tak, że nie ma poprawy. O tym warto chyba wspomnieć, bo my tu mówimy o zamkniętych sektorach, o racach, o broni gładkolufowej. Poważna awantura na stadionie to jest naprawdę poważna, mówię, nie taka, z którą mamy do czynienia w tej chwili, polegające na tym, że lecą nam krzesełka. Poważna, przypomnę, awantury sprzed lat, nie wiem, kilkunastu, kiedy mecze były przerywane, bo na murawie musiał pojawić się pododdział policji i zaprowadzać w sposób fizyczny bezpieczeństwo. To już jest historia, my o tym już zapominamy powoli. Widzimy to na jakichś pożółkłych, czarno-białych fotografiach. No bo na współczesnych stadionach nie da się zrobić, nawałnicy przeprowadzić przez murawę. Chciałbym, żeby to był komunikat, który łatwo tutaj, znaczy ostro i stanowczo przekażemy naszym słuchaczom, że w tej chwili jest taka sytuacja, że na mecz można śmiało pójść z dzieckiem do sektora rodzinnego, z młodzieńcem, co zresztą czynię regularnie i jeśli chodzi o mecz. Nawet zaproszenia. Mało tego, byłem nawet na tym meczu z Chojniczanką z moim synem, który dojechał i wrócił bezpiecznie z meczu. Natomiast brakuje nam troszeczkę faktycznie środka, to znaczy z jednej strony mamy stanowcze i zdecydowane działania wojewody, być może do których pan wojewoda jest zobowiązany i specjalnego wyboru nie ma. Z drugiej strony mimo wszystko mamy taką pobłażliwość zarządów klubów, którzy no, siłą rzeczy są zmuszeni do pewnego rodzaju współpracy z tymi kibolami. To nie jest tak, że to są dla nich osoby anonimowe. Oni znają tych panów. Mam wrażenie, że mimo wszystko następuje taki rodzaj przymknięcia oka na to, co się dzieje, w obawie o to, co mogłoby się stać w momencie, kiedy oni się obrażą, kiedy oni zbojkotują. Tutaj jest przykład przecież warszawskiej Legii swego czasu i wojny toczonej przez Żeletę z zarządem klubu. Ciężkie straty z frekwencji. Te kary, które nakłada pan wojewoda, pewnie nieporównywalnie łagodniejsze. Nie w przypadku, kary. No, sankcje, które nakłada wojewoda. No właśnie, pan wojewoda. Nieporównywalnie łagodniejsze od konsekwencji obrażenia się na przykład kibiców. To, co jest chyba istotne, to ta indywidualność kary, ale to też jest bardziej po stronie nie wojewody, tylko klubu. No przecież to, co nam poprawiło tak znacząco poziom bezpieczeństwa na stadionach, to jest ta nowa infrastruktura na stadionach. W jej skład wchodzi także monitoring. W jej skład wchodzi także system kamer, który pozwala zidentyfikować. To jest pytanie, dlaczego z tego nie potrafimy skorzystać? Dlaczego nam ten monitoring nagle w tajemniczych okolicznościach gaśnie, kiedy na stadionie odpalane są race? Organizator. Dlaczego organizator nie jest w stanie wyegzekwować, przekazać odpowiednim organom ścigania? Przecież to jest najprostszy sposób pozbycia się tej odpowiedzialności zbiorowej, na którą w tej chwili najbardziej wszyscy narzekamy. Pirotechnika na stadionie jest tylko możliwa dzięki temu, że oni są w kominiarkach. A mimo, że kominiarki są zabronione, a kominiarki wkładają pod sektorówką, to klub może sektorówki nie wpuścić, bo nie ma przepisu powszechnie obowiązującego, żeby nie wpuścić sektorówki na stadion, natomiast klub w regulaminie swojej imprezy może taki zapis umieścić. W Polsce są takie kluby, które nie wpuszczają sektorówek. I teraz, jeżeli klub pozwala na sektorówkę, patrz Gdynia. Mimo, że mu obiecali, że nie odpalą pirotechniki pod spodem, a oni tak czy tak ją odpalają, no to niech klub wyciągnie z tego wnioski, niech nie wpuszcza sektorówek. Dla mnie, oczywiście ja się zgadzam, ja mam świadomość tego, że ta sankcja, o której mówimy, jest surowa, ale podjąłem tę decyzję z pełną odpowiedzialnością. Dla mnie ona jest tym trudniejsza, że ja jestem od 55 lat kibicem Gdyni. Arki Gdynia. Ja w Arce grałem kilkanaście lat. Ja jestem emocjonalnie z Arką związany, a mimo to nie miałem żadnych wątpliwości, że w tej sytuacji muszę tak postąpić. A więc
Mam świadomość oczywiście, że na stadionie jest bezpiecznie, też chodzę na mecze, też widzę wokół mnie od wielu lat ci sami ludzie z dziećmi, z wnukami, z żonami, z narzeczonymi. Zdarzają się takie sytuacje jak ta, która miała miejsce. Musimy reagować, bo to musi być tak, że standard będzie obowiązywał, że zawsze będzie bezpieczny. A jak musimy zrobić krótko, panie wojewodu, na kluby? No bo ja z punktu widzenia tego kibica wyobrażam sobie sytuację, w której on nie jest w stanie wyobraźnią ogarnąć sytuację. Zrobię teraz coś złego, nie wiem, rzucę krzesełko, odpalę racę niezależnie od stosunku do przyzwolenia lub nieprzyzwolenia. Ale on ma świadomość tego, że nie on będzie ukarany, tylko... Za chwilę do tego, jak można oddziałać na kluby, bo musimy zrobić króciutką przerwę. Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Gorąca okołostadionowa dyskusja. Wojewoda Pomorski, Ryszard Stachurski, Włodzimierz Machnikowski, Tomasz Siedliwończyk, Telewizja Polska Gdańsk, magazyn piłkarski jedenastka. Pytanie najpierw, zanim Tomek powróci do swojego pytania dotyczącego, co można zrobić z klubami, tak? W jaki sposób wpłynąć na kluby. Pytanie od słuchacza. Witam, proszę o zapytanie wojewody, co ma do powiedzenia normalnym ludziom, którzy nie mogą pójść na mecz? Dlaczego nie można wyciągnąć konsekwencji od osób, które łamią prawo, tylko stosuje się odpowiedzialność zbiorową? Przecież każdy kibic jest zidentyfikowany. Mamy monitoring, no i to jest powtórzenie, tak? Wątku, którego tak, no, mają mieć pretensje do tych, którzy organizują te spotkania. To oni muszą im zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli zapewnią bezpieczeństwo, to ja nie będę musiał stosować sankcji, do których mnie zobowiązuje prawo. Ustawa mówi wprost. Artykuł 34 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie daje mi wyboru. Jeżeli ja mam informację o tym, że jest zagrożone bezpieczeństwo imprezy masowej, a mam takie informacje, no to a jeszcze... Jak poczytacie państwo w sieci, co kibice Stomilu Olsztyn piszą na temat... Śledź Obranie piszą, że na temat swojej wizyty, na temat swojej wizyty w Gdyni. No to muszę podejmować takie decyzje. I jeszcze raz mówię, żałuję bardzo, że ta decyzja sprawia, iż część kibiców nie będzie mogła obejrzeć tego meczu. Natomiast w moim przekonaniu to znowu organizator powinien sprawić, żeby to ci z górki, którzy są sprawcami w części... Ale organizator się nie poczuwa, bo prezes klubu do MSW skierował w tym momencie odwołanie na pana decyzję. Z jednej strony wiceprezes Globisz mówi publicznie, że rozumie moją decyzję, że spodziewał się, że będzie surowa i szanuje ją i nie będzie jej komentował. A prezes Pietrkiewicz mówi, że się nie zgadza. Prezes Pietrkiewicz mówi, że się nie zgadza, dokładnie. To jakie są możliwości wpływania właśnie na kluby, żeby zadbały o bezpieczeństwo, jako organizatorzy, skoro za to odpowiadają? Ja myślę, że po pierwsze potrzebny jest czas. W Europie sobie z tym radzą. Kluby mają świadomość, że jeżeli nie będą surowe wobec własnych kibiców, to ludzie nie będą na stadiony chodzili. Borussia Dortmund ostatnio po meczu Schalke derbowym, kultowym wręcz meczu w Europie, 500 swoich kibiców ukarała 5-letnim zakazem stadionowym. Który będzie obowiązywał, dodajmy, bo u który nas będzie to jest obowiązywał, egzekwowany będzie. Który będzie egzekwowany i ci kibice przez 5 lat nie zobaczą meczu Borussii Dortmund. A to dlaczego u nas się nie egzekwuje tego zakazu stadionowego? Bo u nas są zakazy stadionowe nakładane przez kluby, które potem nie są respektowane w ogóle, i zakazy stadionowe nakładane przez sądy, które też nie są respektowane, ponieważ no, na całym świecie rozwiązanie to jest takie, że w dniu meczu ten, kto ma zakaz stadionowy nadany przez sąd, powinien się zgłosić na policji i tam godzinę przed meczem i godzinę po meczu być pod ich nadzorem. U nas oczywiście takich rozwiązań nie ma. Natomiast ja oprócz tych takich działań związanych z obowiązkami, które mam, podjąłem działania polegające na tym, że współpracuję z Federacją Niemiecką i z Federacją Holenderską. Moi współpracownicy aktualnie analizują materiały, które od nich otrzymałem. Tam jest odpowiedzialność klubu oczywista. Nawet jeżeli kibice danego klubu jadą na mecz innej drużyny na terenie Niemiec, to jadą z nimi stewardzi klubu, odpowiadają za ich zachowanie, pilnują ich. Nie ma mowy o tym, żeby ktoś, kto narozrabia w trakcie jednego wyjazdu, pojechał na następny. A u nas chojniczanka sprzedała bilety, wystąpiła do Arki o sprzedaż biletów na ten mecz, o którym tyle rozmawiamy, który jest przyczyną, jedną z przyczyn mojej decyzji. Kibicom Lechii Gdańsk i Gryfa Słupsk, bo też oni tutaj przyjechali. A Arka, która mogła odmówić sprzedaży tych biletów, bo ustawa wprost mówi o tym, że jeżeli Arka podejrzewa, a Arka wiedziała, że 150 kibiców Lechii wybiera się do Gdyni, bo taką wiedzę operacyjną miała policja i policja organizatora o tym zawiadomiła. A więc Arka mogła odmówić sprzedaży tych biletów. To Arka nie odmówiła sprzedaży tych biletów. Chojniczanka dzisiaj mi powiedziała, że i to cenię, że
zrozumieli, jaki popełnili błąd, że mają mało doświadczenia, że nie zdawali sobie sprawy z tego, co się może wydarzyć i że rzeczywiście bezrozumnie zupełnie złożyli wnioski o sprzedaż biletów kibicom, którzy nie są kibicami Chojniczanki. Bo jak pan redaktor był na meczu, to pan wie, że ci kibice przez cały czas trwania meczu nie kibicowali Chojniczance. Tak, ktoś tam wynalazł, że w około 70 minuty pojawiło się hasło. Tak, natomiast cały czas lżyli Arkę lub kibicowali Lechii. No ale niektórzy właśnie w ten sposób mówią, no to tak, to nie ma nic prostszego, jak pojechać na mecz drużyny, której się nie lubi i tam zrobić burdę i wtedy zostanie ukarany organizator, czyli właśnie jeszcze bardziej się zaszkodzi tej drużynie, której się nie lubi. No ale ten organizator właśnie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, a jak sobie nie radzi z tym bezpieczeństwem, to ma w kieszeni za każdym razem gotowy wniosek, prośbę o to, żeby policja interweniowała na trybunach. Tak, no bo i to jest policja natychmiast wchodzi. Pytanie o to, co, o czym rozmawialiśmy. Co mogła zrobić Arka więcej poza tym, co zrobiono? Pan wojewoda odpowiada, wprowadzić możliwie szybko na stadion policję, tylko to też jest taki wynik filozofii klubu przyjętej, polegającej na tym, że w momencie, znaczy trzymamy policję możliwie daleko od stadionu, znaczy policję uznajemy za taki czynnik troszeczkę prowokujący i jak tylko pytanie jest, o skuteczność działań, czy są już wypracowane metody pacyfikowania takich sytuacji, to znaczy pytanie, czy wejście do tego sektora policji rzeczywiście zgasiłoby ogień, który potem tak pięknie nam się zaprezentował w postaci 200 wyrwanych krzesełek i tak dalej. No tak, ale kiedy już wyrwano te 200 krzesełek, albo w trakcie, kiedy te krzesełka latały do sektora na torach i lądowały też na płycie stadionu, no to wtedy policja by weszła i już nic gorszego by się nie mogło zdarzyć. Tylko, że policja na bieżąco by ich wszystkich złapała. A tak to wiedzą państwo, że potem jakość monitoringu, dochodzenie przed sądem, kwestionowanie zapisów monitoringu, udowadnianie, że to nie jestem ja, tylko kolega, i sprawia, że potem nawet sądy orzekają po 2-3 latach, nawet jeżeli policja przez prokuraturę doprowadzi sprawę do sądu, że wszyscy zapomnieli już dawno. Czyli tak naprawdę organizator uniemożliwia policji zatrzymanie tak zwanym gorącym uczynku tych, którzy strzelają. No bo gdyby organizator rzeczywiście. Czy policja sama nie może wkroczyć do. Musi być wezwana. Tak? Musi być wezwana. A organizator na trybunach ma i swoje służby porządkowe, czyli to są służby ochroniarskie, powinny być profesjonalnie przygotowani z certyfikatami i licencjami. Czyli oni sami powinni mieć możliwość i fizyczną, i techniczną reagowania i stewardów, którzy oczywiście są tylko do celów informacyjnych i nie po to, żeby łagodzili burdy, które mogą tam powstać. Czyli licencje na pewno mają, to jest kwestia umiejętności zachowania też, się w tych też sytuacjach. Zaczynam z policją na ten temat rozmawiać, bo w przeszłości było tak, że policja przed meczem sprawdzała licencję, czyli prosiła firmę ochroniarską, żeby położyła listę z numerami licencji. W chwili obecnej chyba tego nie robi. A więc w związku z tym poproszę policję, żeby wróciła do tego dobrego zwyczaju, żeby sprawdzała, czy... Powiedz, pokusa firm ochroniarskich jest taka, żeby było jak najmniej kosztów. Czyli jak weźmie człowieka bez licencji, no to zapłaci jemu grosze. 25 zł. Dokładnie. A z jakich doświadczeń jeszcze niemieckich czy holenderskich w najbliższym czasie można skorzystać? Czy dopiero będzie to podlegało analizie? Znaczy, ja już mam komplet materiałów od tych federacji. Przetłumaczyliśmy już te materiały. Analizujemy je w chwili obecnej. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak profesjonalni oni zabrali się do łagodzenia tego zjawiska, które istnieje w całej Europie. Tam są bardzo precyzyjne socjologiczne opracowania mówiące o przyczynach. Tam są bardzo precyzyjnie zdiagnozowane grupy kibicowskie, podzielone, poselekcjonowane, opisane. Tam są materiały, które mówią o tym, jak policja buduje relacje. Najgroźniejszym klubem w niemieckiej federacji jest Dynamo Dresno. To są kibice faszystowscy i na mecze Dynamo Dresno w drugiej Bundeslidze jeździ niekiedy 10 tysięcy ludzi. A więc jak bardzo profesjonalnie policja buduje relacje z klubem i z kibicami, jak z nimi współpracuje, po to tylko, żeby efekty ich działalności były jak mniej dolegliwe, jest dla mnie zdumiewające i my jesteśmy daleko w polu. My mamy rozwiązania prawne, które nie są złe. Ustawa nie jest zła. Ona wymaga modernizacji, kilku zmian oczywiście. Natomiast ja jednak, oni tam powołali w ogóle w Niemczech, powołali taki komitet, to są, bo tam inna struktura państwa, landy, a więc przedstawiciele każdego ministra spraw wewnętrznych, każdego landu wchodzą w skład takiego komitetu. Ten komitet opracował taki narodowy program walki z nieprawidłowościami na stadionach. I ten narodowy też
w chwili obecnej jest w moim posiadaniu. Analizuję go bardzo precyzyjnie. Chcę przy współpracy z ministrem spraw wewnętrznych i z Sejmową Komisją Sportu spróbować zrobić coś takiego w Polsce. Oczywiście to jest długa droga i nawet nie kilkumiesięczna. Natomiast udało mi się wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych doprowadzić do tego, że mieliśmy pilotaż, jeżeli chodzi i mamy pilotaż, jeżeli chodzi o certyfikowanie straży miejskich funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Może się uda też zrobić coś szybciej, niż jesteśmy w stanie w chwili obecnej przewidzieć. Wydaje mi się, że ta analiza, skądinąd słusznie prowadzona, ona doprowadzi, bo nie może doprowadzić do innego wniosku, jakim jest egzekwowalność, skuteczność i nieuchronność tej kary. No każdy z nas, który miał okazję oglądać stadion choćby w Wielkiej Brytanii... Gdzie w tej chwili nie ma zasięg, nie, nie ma płotów, półmetrowy, nie ma rowów, jest półmetrowy tylko płotek, siedzi się ale bardzo, 2 metry ale za bramkarzem drużyny. Ale bardzo istotna gości. Informacja na tym płotku pisemna zamieszczona, taka, że jeżeli przekroczysz, będzie cię to kosztowało tyle i tyle. 10 tysięcy funtów i dokładnie ten, który waha się, czy rozważa taki pomysł, on wie, że te 10 tysięcy funtów dostanie na bary i nie będzie od tego odwołania, więc myślę, że to będzie wniosek, który wypłynie z tych analiz, które pan wojewoda w tej chwili prowadzi, no bo pracować trzeba. Niestety ja obserwując od wielu, kilkunastu już lat, czy mecze, czy środowisko kibicowskie, dochodzę do smutnego przekonania, bo to jest pewnie bardziej problem psychologiczny. W części osób jest jakaś fizjologiczna potrzeba do tego, by się w ten sposób zachowywać, by się to jest istotą dla niektórych kibicowania. Mówiąc krótko, blać. Fatalny dla piłki nożnej sposób zostało to przypisane do klubów piłkarskich, bo one swego czasu dawały i te stadiony i ta infrastruktura taką możliwość. Natomiast to, co dzieje się na przykład co roku, w tej chwili już przy okazji 11 listopada w Warszawie, no pokazuje nam to, że jest w części osób taka potrzeba i to niezależnie od tego, czy ona jest realizowana na stadionach, gdzie coraz mniej miejsca na tego typu rzeczy jest, czy realizowana jest przy okazji manifestacji ulicznych. No, to jest, tak jak mówię, problem nie tylko prawny, nie tylko policyjny, ale także, nie wiem, społeczno-psychologiczny. Zróbmy króciuteńką przerwę, ponieważ musimy pana wojewodę wypuścić, bo wiemy, że na 12 musi być w zupełnie innym miejscu, więc bardzo dziękujemy. A jeszcze pytanie, pan wybiera się na ten mecz ze Stomilem Olsztyn? To znaczy, kibice narzekają, że zmniejszyłem liczbę miejsca, więc chcę dać im szansę, żeby mogli wykorzystać to moje miejsce. Bo mam karnet oczywiście. Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, dziękujemy bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.